Lato zapowiada się pięknie i upalnie, więc ci, których nie stać będzie w tym roku na wczasy nad ciepłymi morzami lub zwykle zimnym Bałtykiem, z pewnością ruszą nad okoliczne jeziora, poza plażami nad Wigrami, do najbardziej obleganych kąpielisk. Należy brzeg jeziora Czarne w Krzywam. Podnoszony przez nas już temat braku ratowników poruszył lokalne społeczności, ale również przyniósł próbę rozwiązania problemu. Wójt gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz jest zdeterminowany, by znaleźć osobę, która zapewni plażowiczom bezpieczeństwo na tym podsuwalskim kąpielisku. Właśnie ogłosił, że poszukuje ratownika wodnego na okres od 26 czerwca do 22 sierpnia bieżącego roku. Samorząd oferuje pracę w godzinach od 10 do 18, realizowaną w oparciu o umowę zlecenie. Od osoby, która podejmie się trudu pracy nad wodą i da elementarne poczucie bezpieczeństwa pływakom, oczekuje się posiadania uprawnień ratownika wodnego oraz ukończonego kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wszelkie informacje na temat tej wakacyjnej pracy można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Suwałki lub telefonicznie pod numerem widocznym na dole ekranu.